Termy Zakopiańskie raz. Czekamy. Marta i syn dwa. Tak. Przepraszam, coś mi tak poczułam. No, czekamy na resztę ekipy i idziemy się ciaplać. Auto. Tak, auto. Mówiłam Mikołajowi, że będzie super, są wszędzie auta, więc już jest zadowolony. No, tutaj wejdziemy sobie do środka, tam jest super, super basen. To jest właśnie ten jeden z naszych ulubionych basenów, z dwóch naszych ulubionych basenów. No. No. Tak, ale naprawdę lubimy to miejsce. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, jak to teraz właściwie wygląda, bo tak. Nawet kiedyś do tego stopnia lubiliśmy tutaj przyjeżdżać, że chcieliśmy tutaj wziąć hotel, bo tu jest jakby tak, hotel żeby było połączony. Hotel od razu tutaj, no hotel Aquapark, tak. No. Tutaj, ten hotel. O, tam. Daleko, daleko. Znaczy w tym samym budynku, bo prawdopodobnie da się przejść na basen. No, więc... Tylko to... No. Może jak Mikołaj będzie starszy, to wrócimy do tej koncepcji, tak? O, jadą. Hejo, hejo. Hejo, hejo. Hejo, hejo. Jest tutaj, hejo, hejo. Ja się ogarnęłam. Pokażę wam coś most satisfying. Nie mam pojęcia jak to zrobili, ale szacun dla tego kogoś, kto to tutaj wcisnął. Najbardziej satysfakcjonująca płytka ever. Nawet tam nie wejdę aparatem, ale widzicie to? Jeszcze wam przybliżę. Perfekcja sama w sobie. Ja wysuszę włosy, oczywiście nie brałam suszarki swojej. Mam tą, więc odpalę sobie na dwójkę. Może ona po prostu potrzebuje się rozpędzić. Oficjalnie jestem skończonym debilem, ponieważ ustawiłam niby na dwójkę. Stwierdziłam, no co mi szkodzi, sprawdzę na jedynce. No klepnij se w czoło. Wracam do tematu suszarki. Jak kliknęłam zero, to suszy mocno i na ciepło. Technika mnie przytłacza i po prostu jestem jakby tempa. Dobrze. Idę spektakularnie suszyć włosy. Prawda jest tylko jedna. Gdy ja suszę włosy, to suszę włosy na poważnie. Możemy wejść? Możecie. Cześć. Już. Koniec suszenia włosów. Ta suszarka przeczy prawom logiki. Czemu? Przeczy prawom logiki. Dwójka to jest najsłabszy i chłodny, jedynka to jest mocny. A tam są numerki? No. Siostry, siostry. Patrz, patrz, chodź, patrz, pokażę ci. Ja po prostu nacisłam guzik i suszyło i to takim ciepłym, dobrym nabiegiem. Patrz. Dwójkę, włączam dwójkę, bo niby powinna być... A ja po prostu podniosłam i nacisłam guzik i dobrze szło. Tak, patrz, jedynka, a dwójka... Suszy jeszcze na ciepło. Ale jest lepsza niż na basenie. Wiesz, ile się umęcyłam, żeby zacząć? Zaraz muszę to posprzedać, bo jak ja suszę włosy, to przejdę. Kochanie, na basenie było dużo gorzej. No tak, na basenie trzeba było suszyć na trzy suszarki. Idę to sprzątać. Mam wrażenie, że nawiew od odkurzacza ma tą dyszę bardziej, wiesz... Przystosowaną do suszenia włosów niż suszarki na basenie. No. Po wysuszeniu włosów i uczesaniu się przez moją siostrę, znowu w samochodzie i jedziemy gdzie? Na Dolinę Chochołowską.
tam spędzimy, nie wiem, może 3 godziny, zobaczymy. I później jest plan, że jedziemy na Krupówki chwilę, bo mamy tam do odebrania pączki zamówione. Tak, wczoraj braliśmy pączki z Uratuj Jedzenie i były pyszne. Tak, i dzisiaj jedziemy właśnie sobie ponowić to, bo były, no kurde, tam jedna taki z takim kremem białym. No, mogło być ich więcej. Nie wiem, co to był za krem biały, nawet nie powiedziałabym, jaki ma mi dać. Taki z kremem białym po prostu. Myśleliśmy, że to była śmietana, a nic bardziej mylnego, były po prostu mega smaczne, ale nikt nie wie, co to było za nadzieję, tak szczerze mówiąc. Pogoda jak na razie dopisuje, później ma być trochę gorzej, więc mamy nadzieję, że zdążymy i że przez całą naszą drogę będzie super. Mamy, tym razem jesteśmy mądrzejsi, bo mamy dla Mikołaja taką kapę, a przeciwdeszczową, i my sami gdzieś tutaj też mamy przeciwdeszczowe peleryny. Musimy je zabrać przed wyjściem. A one są gdzie? Pod tobą. Pode mną? W sensie, z tyłu, że... za tobą. Aha, pod tobą. Dobra. Więc zaraz je sobie spakujemy, musimy pamiętać, także pamiętajmy, że je musimy zabrać. Wzięliśmy sobie buty treningowe, mi jest wygodnie, fajnie mi się chodzi. Mi też, tylko gniotą mnie w dwóch miejscach, ale to ten stabilizator kostki jakby, może nie jestem przyzwyczajona, jakie wielkie bele drewna. No. Ale mnie nic nie obtarło, obtarło ci coś te buty? Nie, nic mi nie obtarło. Bo tu mamy świeże buty, zawsze świeże buty trzeba rozchodzić, no nie? Tak, tak. No, trzeba się dostosować do twojej stópy. No już po tym ostatnim chyba się trochę rozchodziły, nie? Miały takie ciężkie warunki dość. Czuję się teraz dużo lepiej w nich niż za pierwszym razem. Tak, tak. No ale to też za pierwszym razem myśmy byli średnio mądrzy, bo założyliśmy je na całą trasę do Zakopanego i w sumie na koniec już stopy były zmęczone, bo te buty są trochę cięższe i takie toporne bardziej, no bo mają ci ochraniać i kostkę i stopę całą, więc potem już na koniec dnia byliśmy trochę zmęczeni. Dzisiaj z nową energią, wczoraj mieliśmy większy chill, dzisiaj już będziemy bardziej szaleć, mamy nadzieję, że wykorzystamy ten dzień w 100%, no jeszcze mamy przed sobą całe jutro, więc idealnie. Pojechaliśmy tym razem na 4 dni. 3 dni to jest trochę za mało. Brakuje tego jednego dnia, który mamy dzisiaj. Bo dzisiaj już musielibyśmy się zbierać do domu, więc właściwie nie jesteśmy w stanie tak wykorzystać tego urlopu i wypocząć, bo ledwo co się rozpakujemy, przyjedziemy, mamy jeden dzień i z powrotem wracamy do domu. A tak mamy 2 dni już na zwiedzanie, na ogarnięcie jakichś takich ciekawych miejsc, zobaczenie czegoś, wypoczęcie, więc 4 dni to jest taki super timing na taki krótki urlop, żeby sobie po prostu wypocząć. Małe? No są małe. Ale do tego dużo, no. Patrz tu, za autem. Parking zrobili. Krokus. Nie widzicie tego, ale tu widzicie. Patrz, jak tam jest fioletowo. Strasznie malutkie. Nawet położyła się przy nich, ale strasznie malutkie. Moja ręka w krokus, żeby wróciłabym się. Ten ciepły kocyk, weź paluszek. Tutaj. Weź paluszek. Weź paluszek. Daj buzi. Daj buzi, Mikołaj. Daj buzi. Już jej masz trochę pomadki na ustach. Kochanie, twoja kolej. Pamiętamy, bierzemy te poliaki. Jak coś nazywa? Peleryny macie? Nie macie? Nie mamy. No ale co ty? Kurtkę jakoś, ale raczej nie powinno. Mamy chociaż... 3, także spoko. Okej, okay. Ogarnie się. Nawet jak pójdziemy razem. Nie, tak, pierwszą pamiątkę szybko ją w głowie znając życie, ale przynajmniej będę miała też okulary, bo wszyscy mają okulary i ja nie mam okularów, martwię się. No, to możesz ubrać i w drogę. No, na pamiątkę. Dziękuję. Proszę bardzo, możemy iść. Spoko są. Chyba tak, nie? Mhm. Bym tak chciał, Mikołaj, jak ty. O ja. Wygodnie. Randki, ciepło. Jakoś tak bokiem leży, nie wiem czemu. Też nie wiem czemu. Coś jakby coś mu tam uwierało? Nie ma czegoś pod tyłkiem? Kolejna trasa. Mówię, że my trasy w Zakopanem robimy dzięki Sebastianowi. Ale czajcie, że to było już tak niedawno, jak byliśmy tu ostatnim razem. Tak. Ja mam wrażenie, jakbyśmy byli tam tutaj tylko tydzień temu. A nie ma jakoś tak strasznie dużo ludzi, jest fajnie. Tak, na razie jest fajnie, mam nadzieję, że to się tak, wiesz, to się rozłoży i będzie super. I że Miki zaraz zaśnie, żeby... Ale słyszę tylko hi hi, hi hi z blisko.
Auto, hihihi. Gdzie? Aha, gdzie jest. Ty widzisz auto? Tam. A no, auto jest. Jak tam można nie... Tam daleko jest auto. Tam jest auto, pokazujesz paluszkiem, tak. Musimy gadać, bo on zasypia najlepiej, jak my tak głośno gadamy między sobą, tak, nie? Asia, chodzi, idziemy się poekscytować. Porozmawiajmy o ludziach z call center. Bo tak jak byliśmy ostatnio, to nie było można tam wchodzić z psami, no nie? Tak, i widzieliśmy jedną panią, pana z psem i wózkiem. I ten psiak był na dole tam. Ale wielkość galenia. Tu masz, popatrz ile masz. O, tak. Tylko ja myślałem, że to wygląda z lekka inaczej. Ja też. Nie ma pełni, jeszcze ma takiego pełnego zonu. Jeszcze nie ma takiego boom, to jest ten początek. Teraz trzymajmy kciuki za deszcz. Znaczy w sensie, że za jego brak. Jesus, za brak deszczu. Peleryny są, więc jesteśmy zabezpieczeni w porównaniu do tego, jak byliśmy poprzednim razem. Lepiej ubrani? Lepiej ubrani. Wszyscy mamy trapery, wszyscy mamy okulary. Mamy kurtki odpowiednie. Leginsy. Część damska. Co? I misiowe bluzy w środku. I misiowe bluzy w środku. To po prostu trzeba było uwiecznić. Czerwony był? Czerwony. Nie, tam jej brakuje. No, bylibyśmy jak to. Co jak założyliśmy, przestaje padać. Gdzie jest na tą stronę? No przestaje padać. Dobra, jedźmy w tą stronę. I tak mistrzem peleryny jest Asia, chwilę temu to miała jak dziób z przodu. Wielki papieruj by była jak ten papier. Minion, minion. To co, idziemy? No, idziemy. Idźmy, no. Co tam szkodzi? To już praktycznie przestało padać. A ciul, to już tak, to już się nie opłaca ściągać. Totalnie się nie opłaca ściągać. Ale mamy peleryny. Toż to jest najważniejsze w tym wszystkim. Oś jak hydrant. On ciebie pompuje powietrze jakoś. Ja jestem tym strażackim. Ale obrócił się tyłem. Tak. Jesteś zły, ale patrzcie. Ja sobie dopasowałam leginsy do peleryny i nawet buty. Jeszcze wybraliśmy najbardziej kolorowe, jakie są. Nikt nie idzie w pelerynie, a myśmy wybrali najbardziej oczojewne, jakie były w sklepie. Jesteśmy jak żywa reklama recyklingu. Ja jestem na co? Chcę na bio! Niebieski jest zielony. Kochanie, zielony jest na co? A ty nie, żółty nie jest na plastik? Na szkło jest zielony. No, ty jesteś na szkło. Jest w domu. Bo Sebastian ma motto łeb nie szklanka. Ale popatrzcie, my wyglądamy jak światło. Jest zielony, żółty, czerwony. Stój. Co wychodził? No, jak znaki drogowe. Kurde, czemu muszę być na dole? Sebastian, weź się wymień, bo jakbyśmy zrobili wieżę, to ja jestem na dole. Rozprężona. Thank you.
zmiana. Tak, deszcz przeszedł. Nie wiem, gdzie zgubiłam okulary. Ale temu je kupiłam. Ale jak zgubiłaś okulary? Nie wiem, gdzie je mam. Mogłaś dać do tego, do torby. Do torby, może. No, no deszcz przyszedł, patrzcie, chwilę temu nie wiedzieliśmy, czy nie, przypadkiem nie zawracać i zobacz. Stos. Już wyglądamy jak normalnie, a nie jak na kubły na śmieci. No, dokładnie. Teraz już pełen... design. Oh yeah. I to jest pięknie. Cudownie. Taka pogoda w góry jest najlepszą pogodą. No nie? Że jest chłodno, a świeci słońce. Jezu, jak ja dawno bazi widziałam. Kotki. To zawsze się nazywało kotki. Czemu się nazywa kotki? Bo są milusie. Jeszcze nie czas, aby je zgubić. Coś tutaj się upultały. Upultały się, no. Super. Fajnie. Doświadczyliśmy czegoś nowego. Ostatni raz tą pelerynę miałam na pielgrzymce. Ja w jakiejś podstawówce, na jakiejś kolonii. Idealna balona, to jest jak... Możesz to robić od dołu, a nie od tej wierzchni z tą strony, kochani. No ale od dołu wiesz, jak może być. A tak? Czystość. Mikosiowi nie świeci. Jest idealnie. Ale jest fajna pogoda. Cudownie. Teraz jest pięknie, bajecznie, idealnie. Idealnie. Co? Jest problem. Jaki? Brudne buty. Aaaa. Wiadomiks. No to koniec wycieczki, wracamy. Wracamy. Wydaje mi się, że ten śnieg jest brudniejszy niż Asi buty. Asia, to jest ładnie, prawda? No, mam... Zrób hejo, hejo. Hejo, hejo. Hejo, hejo. O. Idziemy dalej. Mikołaj się obudził. Jedziemy. Ahoj, przygoda. Mam pewne przemyślenie, Asia, nie wiem, czy ty też takie masz, mężu, ale nie było w ogóle ludzi, jak żeśmy szli i teraz jakby one jak te krokusy wyrośli, znikąd, no popatrzcie. No. Nie było w ogóle ludzi. Szliśmy praktycznie sami. Tam jest, za tobą, największy. O, tam. Fascynujące, taki respawn w pewnym momencie pod drzewkiem. Co? To niedźwiedzie. No. Ale takie małe, takiego małego to wypogłaskała. Dużego się boję, ale małego wypogłaskała. No, ale ten mały to każdy ma mamę i ten za małym stoi ten duży. Ja wiem, bo jakby moje dziecko ktoś pogłaskał, to... No właśnie. Odpaliłaby mi się niedźwiedzica. Ona myśli ten sam sposób. Konik? Tak, biegnął konik, super! Nie ma go już, no. Pobiegnął dalej. Podejście numer 2 znowu zaczęło nam padać, ale było pięknie chwilę temu. Odwróćmy na Asię, bo Asia robi minionki. O, jak fajnie. No, to jest super. Powyciągałeś wszystko z kieszeni, co chciałeś? Co? Z kieszeni sobie wyciągałeś to, co będziesz potrzebować? Tak. Jesteśmy kompatybilni pelerynowo. Hello. O. Przestało lać. Ale to nic, bo potem chcemy jechać na Krupówki i stwierdziliśmy, że lepiej być zabezpieczonym i suchym, żebyśmy nie musieli tracić czasu. Nie chodzić mokrym, w mokrej kurtce. O. Tak, bo albo chodzilibyśmy w mokrej kurtce, albo trzeba było wracać do domu, tam się przebierać. Więc stwierdziliśmy, że nie ma totalnie sensu. Lepiej sobie iść w tych pelerynkach i przynajmniej będziemy susi. Susi na wiór. No, a jest cieplej też w nich. Asia, on... Patryk! Wyglądam jak Patryk ze SpongeBob! Idziemy na krawę burgera. A, to... tam była... jak śpiewał ten pirat na początku? SpongeBobka, ciasto porty! Dobrze, czyli dzisiaj serwujemy krawę burgery. Z pulpetami. Pulpetami. Tak. No, musielibyśmy wracać do domu i tracić czas, a tak od razu będziemy sucho mieć i pójdziemy na Krupówki. Dodatkowo w tych pelerynach jest ciepło. Więc teraz się zrobiło mega chłodno i one fajnie też grzeją mimo wszystko. Mikołaj też ma już z powrotem założoną tą pelerynkę, bo też mu się tam robi cieplusio. Bo coś tam kombinuje dużo.
łapę, żeby wsiąść wygodnie. Ach, ale ciężki jest Mikołaj, mamie. Spadną w południe. Nie no, to skandal. Zgadzam się. Nie pomyślałam, żeby zarezerwować, a ona, a ja rezerwuję. Świetnie, dziękuję bardzo. Dzięki. Zakupy zrobione. Nie no, to skandal. Kinder Bueno, yes! Poczekaj. To jest tak, że są rzeczy, które nie wiesz, że potrzebujesz, dopóki ich nie zobaczysz. No jak robi niedźwiedzie? A trzeba by się przyjrzeć. Ale najlepsze, bo a tam mówi... zawsze są te panie bardzo miłe. Tak, ale... Mało kiedy były takie niemiłe. Ale gdzie? Homlik. Ale... ten parkingowy wczoraj. To no to próbuję to powiedzieć.